Uczniowie lubelskiej szkoły kung fu skorzystali dziś z wyjątkowych warsztatów. Mistrz Si Kung Madej Norbert, który po raz pierwszy odwiedził Lublin, poprowadził specjalne seminarium dla miłośników tej sztuki walki. Jak tłumaczy Jarosław Buć, główny instruktor z lubelskiej szkoły Wing Chun Kung Fu, trening obejmował zaawansowane techniki samoobrony i ćwiczenia refleksu. Wing Chun Kung Fu został stworzony przez kobietę ponad 300 lat temu i od tamtej pory jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, z mistrza na ucznia i tak trafiło właśnie do Lublina. Działamy tutaj od ponad 2 lat. Możemy sobie już pozwolić na zaproszenie takiego mistrza właśnie jak Si Kung Madej Norbert. Warsztaty zakończyły się egzaminem, podczas których sportowcy mogli zdać na wyższe stopnie mistrzowskie. Jak się okazuje, Wing Chun Kung Fu nie należy do najprostszych sztuk walki. Pierwsze 4 miesiące są bardzo ciężkie. Po 4 miesiącach dopiero zaczynamy zauważać jakieś efekty. Mówimy, nie płyniemy z prądem, tylko płyniemy pod prąd. Nie tak, żeby było łatwiej, tylko jest ciężej. Ale im szybciej wiosłujemy, tym bliżej jesteśmy źródła. Seminarium odbyło się dzisiaj w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego.